Trzeci dzień pobytu wyprawy badawczo-naukowej na Spitsbergenie. Dzisiaj łączymy się z doktorem Bartoszem Maziarzem. Słyszymy się dobrze? Tak jest. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Jak dzisiaj dzień minął? Oj, dzisiaj dzień był bardzo intensywny, ponieważ za pomocą skuterów śnieżnych po wielogodzinnej podróży przez lodowiec dotarliśmy do miasta Barentsburg, czyli rosyjskiego miasteczka znajdującego się na Spitsbergenie. No i przyznam szczerze, była to bardzo wymagająca wyprawa pod względem fizycznym. Większość z nas, o ile nie wszyscy, pierwszy raz siedzieli na skuterach śnieżnych i perspektywa kilkudziesięciu kilometrów w jedną stronę, aby dostać się do właśnie Barentsburga, A to do tej była rosyjskiej jedyna osady. Możliwa droga, tak? Żeby się tam dostać. Tak. Tak, 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 tak. Na Spitsbergenie są dwie takie osady. Jedna jest zamieszkała, jest to właśnie funkcjonująca, jest to właśnie Barentsburg, a druga nieco słynniejsza z tego powodu, że już jest opuszczona, jest takim miastem widmo porównywalnym nieco do ukraińskiej Prypeci, znajdującej się nieopodal elektrowni czarnobylskiej, to osada Piramiden, która została opuszczona przez rosyjskich górników w roku 98. Niemniej jednak o tej porze roku nie ma możliwości fizycznego dostania się do Piramiden, ponieważ fiord jeszcze jest w dużej części zamrożony, no a lodołamacze tam jeszcze nie docierają. Zazwyczaj wyprawy do Piramiden są organizowane w miesiącach późnowiosennych i letnich. Tutaj w marcu była tylko możliwość dostania się właśnie za pomocą czy przy użyciu skuterów śnieżnych tylko do Barentsburga. To jest górnicze miasteczko, które jest zamieszkałe czy opuszczone? Tak, ono jest zamieszkałe, normalnie funkcjonuje. Głównym celem funkcjonowania tej osady jest funkcjonowanie właśnie kopalni. Co ciekawe, całe miasteczko zarządzane jest przez rosyjską spółkę Arctic Ugol, czyli arktyczny węgiel, i podporządkowane jest pracy właśnie w kopalni. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, będąc tam na miejscu, jest to jedna z najniebezpieczniejszych kopalni węgla na świecie, ponieważ po pierwsze chodniki wydobywcze znajdują się pod poziomem morza, pod fiordem, a po drugie jest to kopalnia metanowa, o bardzo podobno dużym stężeniu tego metanu, więc jest ryzyko wybuchów metanu. Co więcej, te chodniki są coraz dalej eksploatowane, w związku z tym górnicy, którzy przychodzą na 8-godzinną szychtę, pierwszą godzinę pracy poświęcają na dostanie się do wyrobiska, tam pracują 6 godzin i następną godzinę pracy to powrót jakby na terytorium wyspy właśnie spod dna fiordu. Miasto sprawia wrażenie straszne. Ja odniosłem takie wrażenie, że to tak jak możemy przeczytać czy oglądać w filmach przedstawiających jakąś taką postapokaliptyczną wizję przyszłości, no to dokładnie tak wygląda Barentsburg. Jest to takie typowe połączenie budynków socjalizmu z, co wygląda dosyć kuriozalnie, z dosyć nowoczesną architekturą, ponieważ znajduje się tam kilka budynków, które są bardzo nowoczesne, co więcej, one są w bardzo pstrokatych kolorach i po prostu wyglądają jak takie układanki składające się z kwadratów o różnych kolorach. I to są nowe budynki mieszkalne właśnie dla górników. A jedną z największych ciekawostek, szczególnie mającą szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, o jakiej się dowiedzieliśmy, jest fakt, że spośród około 500 mieszkańców Barentsburga mniej więcej 80-90% to obywatele Ukrainy. No i pytając się, jak, że tak powiem, funkcjonują rosyjska spółka, rosyjscy pracownicy z ukraińskimi pracownikami kopalni, okazuje się, że tu akurat wiemy od pracownika naszej stacji badawczej, polskiej stacji badawczej tutaj w Arktyce, że no tam nie ma jakby poparcia dla reżimu Putina i zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy zamieszkujący Barentsburg są absolutnie przeciwni wojnie i potrafią ze sobą egzystować w pokoju. Oni się absolutnie nie zgadzają na poczynania reżimu
reżimu moskiewskiego na Ukrainie. No tam do Rosjan pewnie docierają te wieści, co się dzieje na Ukrainie, bo do Rosjan mieszkających w Rosji, jak już się coraz częściej dowiadujemy, niekoniecznie przez mocną propagandę. Już nie mają takiej możliwości, no tutaj mają prawdopodobnie dostęp do internetu, do wiadomości, nazwijmy to z Zachodu, no i doskonale zdają sobie sprawę z sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie. A mieszkańcy tego miasteczka mieszkają tam zawsze, od zawsze, całe swoje życie? Czy oni tam przyjeżdżają do pracy na jakiś czas i potem wracają? Na kontrakty. Oni przyjeżdżają tutaj na kontrakty. Samo miasto funkcjonuje od 1932 roku. Wtedy to Związek Radziecki wykupił ziemię i jakby założył tą osadę. Przyjeżdżają, to są pracownicy kontraktowi, którzy są zatrudnieni właśnie przez tą spółkę Arctic Ugol. I to miasto wydaje się normalnie funkcjonującym miastem. Jest tam szkoła, sklep, restauracja. Czyli są tam dzieci także, tak? Tak, są dzieci, zresztą dzisiaj widzieliśmy właśnie spacerujące rodziny z dziećmi w tej śnieżnej scenerii, a sceneria jest naprawdę druzgocąca, ponieważ zanim dojedzie się do Barentsburga, pierwsze co widać, to widać kłęby czarnego dymu zasnuwającego cały fiord, co wygląda jak wielka chmura deszczowa, a zbliżając się do Barentsburga, widzimy, że to nie jest chmura, tylko po prostu kłęby czarnego dymu wydobywającego się z elektrowni, ponieważ dwa takie zniszczone, naprawdę strasznie wyglądające kominy elektrowni są pierwszym elementem infrastruktury miasta, który rzuca się w oczy przybyszom zbliżającym się do niego od strony lądu. Miasto w dużej części jest zniszczone, w bardzo dużej części jest opustoszałe, ponieważ czasy węgla na Spitsbergenie powoli się kończą. Rosjanie zresztą sami sztucznie nieco utrzymują funkcjonowanie Barentsburga, ponieważ nie jest głównym celem funkcjonowania tej osady wydobycie węgla. Wydobycie tego węgla jest dotowane. Tutaj raczej istotne jest to, aby Rosjanie mieli możliwość utrzymywania cały czas, czy znalezienia powodu, dla którego utrzymywana jest właśnie taka osada, na archipelagu należącym oficjalnie pod kuratelę norweską i mający statut ziemi zdemilitaryzowanej. I tam chcą swoją obecność po prostu zaznaczyć. Dokładnie, dokładnie tak, i to jest główny cel funkcjonowania właśnie takiej osady jak Barentsburg, a najlepszym potwierdzeniem właśnie tej tezy jest fakt, że w takim strasznie dołującym miejscu, bo takie wszyscy właściwie uczestnicy naszej wyprawy odnieśli wrażenie, że jest to jedno chyba z najbardziej dołujących miejsc na świecie, patrząc na jakość tego powietrza, te kłęby czarnego dymu i po prostu wszechobecny rozgaryasz, brud, zniszczone budynki, w dużej części opustoszałe budynki, to najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że wśród tego takiego jeszcze poradzieckiej byle jakości znajduje się nowoczesny konsulat rosyjski i nad samym Barentsburgiem, na górze, na takim wzgórzu jest on umiejscowiony, góruje rosyjska flaga, a żeby tam dojechać, no to trzeba jeszcze minąć pomnik Lenina i napis o wiecznej chwale komunizmu. Jeszcze z czasów słusznie minionych. Więc tam jest naprawdę bardzo wiele takich zderzeń i takich skrajności, których można doświadczyć. A jaka jest populacja tego miasteczka? Ile tam mieszka osób? Około 500 osób. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to żyje tam około 500 osób. No to dla 500 osób utrzymywanie takiego miasteczka tylko po to, żeby zaznaczyć swoją obecność na ziemi należącej do Norwegii, to jest naprawdę w stylu Putina, że tak powiem. W stylu Putina tak jest. No, to można też tutaj połączyć, szanowni państwo, z rozwojem sił arktycznych Federacji Rosyjskiej w ostatnich latach i taką tendencją Federacji Rosyjskiej do budowania baz w Arktyce. To oczywiście ma związek z pewnym konfliktem interesów i wywieraniem nacisków na zaznaczanie jakby swojej strefy wpływów przez państwa tak zwane arktyczne, czyli przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Danię, Norwegię i właśnie Federację Rosyjską. Rosjanie w ostatnich kilku latach dosyć mocno zbudowali swoją infrastrukturę wojskową w obszarze Arktyki, ale na archipelagach należących do
Federacji Rosyjskiej, między innymi na Nowej Ziemi, czy też baza w Kolętnej. Tutaj nie mogą wybudować bazy wojskowej, ale żeby zaznaczyć swoją obecność i mówiąc krótko, trzymać rękę na pulsie, funkcjonuje taki właśnie Barentsburg, mimo że z ekonomicznego, społecznego, ekologicznego punktu widzenia nie ma żadnego uzasadnienia, aby taka osada w dniu dzisiejszym funkcjonowała. A te bazy arktyczne po co im są? Wojskowe? No, bazy arktyczne są po to Federacji Rosyjskiej, aby właśnie zaznaczyć swoją strefę wpływów. No, Rosja panuje nad tak zwaną wschodnią drogą morską, czyli tą drogą łączącą Europę z Azją wzdłuż wybrzeży Federacji Rosyjskiej. Między innymi utrzymuje to za pomocą floty atomowych lodołamaczy. Jako jedyne państwo na świecie posiada tego typu jednostki mogące kruszyć lód i udrażniać drogę morską z Europy do Azji oraz fakt, że w Arktyce no, znajduje się bardzo dużo złóż zasobów naturalnych, ropy, gazu i prawdopodobnie metali ziem rzadkich. No i o to toczy się gra, o to toczy się wyścig tych pięciu państw, o których wspominałem. Na budowanie właśnie infrastruktury wojskowej w Arktyce ma jakby pomóc Rosji utrzymywać swoją strefę wpływów w tej części świata. Oby to nie doprowadziło do kolejnego konfliktu, miejmy nadzieję. Ja dziękuję już bardzo za rozmowę i życzę powodzenia i łatwiejszego kolejnego dnia w Arktyce dla opolskich politologów. Dziękuję bardzo.